4-2 prowadzą Zielonogórzanie. Walczak, pierwszy sezon jako senior w drużynie pilskiej Polonii i dobry start Pilan. Upadek, bardzo groźnie wyglądający karambol na pierwszym łuku. Zahaczyli tam zawodnicy motocyklami. Upadł Andrzej Chustrza, upadł także Tomasz Kruk, upadł Rafał Kowalski. Nie ucierpiał tylko w tym starciu Waldemar Walczak. No, bardzo groźnie to wyglądało już na pierwszym łuku. Gdzieś tam zahaczony Andrzej Chustrza. Upadek całej trójki zawodników. Są już lekarze, nadbiegają koledzy z zespołu, kierownicy ekip, trenerzy. Wyjeżdża także niestety na tor karetka. No, miejmy nadzieję, że żadnemu z zawodników nic się nie stało, że wszyscy o własnych siłach powrócą do parkingu i będą mogli uczestniczyć w tym spotkaniu, bo przecież zdrowie zawodników jest najważniejsze. Kowalski i niezdolny.